Zobaczy, co się na stadionie dzieje. No dobra. No to jedziemy na stadion. Tylko furę zmienię, bo to jest... Albo dawaj tym jedziemy. Gdzie ten stadion? Tutaj ma... ktoś już tu jest. No dobra. Wjazd mamy chyba w tym miejscu. Jedziemy driftem. Bardzo lubię ten samochód do driftu. Mega fajnie się driftuje na kierownicy. Polecam. O, i wleciałem. Jedziemy na stadion, bo coś oni tam odpieprzyli na stadionie. Ja oglądałem tak pobieżnie ich Let's Go. Nowy epizod. Ale ten dym jest gęsty tutaj, no nie? No, jest 8 osób, jest o 2 za dużo. Będzie trzeba kogoś wywalić. Bo ja bym chciał te kooperacyjne wyścigi porobić, wiesz. Na milimetry wyminąłem to ten samochód. Olera, mało brakowało. Teraz gram na padzie. No bo będę robił te wszystkie wyścigi i te takie zwariowane rzeczy, to na padzie. No a poza tym, wiesz, moja kierownica niezbyt dobrze działa jednak z tą grą. Chyba że na Xboxie. Na Xboxie działa całkiem fajnie. A jest ta głupia pogoda, gdzie jest w grze strasznie ciemno. I nie palą się światła. Znaczy, w samochodzie światła się świecą, ale nie oświetlają drogi, no. Strasznie. Jadę teraz. Ja wiem, co to za auto. Ktoś tutaj nie poznał, ale to jest Mazda RX-7 z kozackim bodykitem. Jeden z najlepszych bodykitów w ogóle w tej grze, który jest. Ty, co oni tu zrobili? Czekaj, ja tu chyba wezmę jakieś auto offroadowe, bo tam jakieś hopy są. Zaraz zobaczymy, co by tu wziąć. Dawaj Rimaka. Mam offroadowego Rimaka. Dawaj offroadowego Rimaka weźmiemy. Zobaczmy, co to jest. Co tu się dzieje? Tutaj, co ja mam tu do roboty? To taki po prostu plac zabaw, tak? Uhuhu! Ziomek! Co oni tu zrobili? Weź to obczaj w ogóle. Jakieś rampki? O, ja wiem, co ja tu chcę zrobić. Chcę zrobić Batmana tutaj na tych rampkach. Poczekajcie, zaraz to ogarniemy. Pa. Ej, ten samochód świetnie się nadaje do tego. Ty, tutaj kręgle są w powietrzu. Czekaj, podjedziemy, zobaczymy. Patrzcie na to. Widzicie? Jak w Minecrafcie, ty. Jak one się tu trzymają niby. Oj, teraz wszystkie spadły. Okej. Ty, jaka pogoda, jak ponuro, no nie? Ale światła się chociaż włączyły przednie, ekstra. To są do robienia wyzwań? Okej. Czekaj, trzeba pętelkę zrobić Batmanową tutaj. Wiesz, tak podczas jazdy, cyk, pa. Ej, ja nic nie widziałem przez chwilę. Czekaj, muszę kamerę zmienić. Pa. Chyba mi się nie udało. Czekaj, wezmę tą kamerę. Co się dzieje? Ciekawe, jak to wygląda z boku. Dawajcie, wszyscy tu się ustawimy, będziemy tak jeździć. Oj, chyba zwolniłem za bardzo, spadłem. Obyśmy się, kurde, nie zderzyli. Aha, bo tutaj się jakoś zwalnia, zobaczcie. Dobra, ja was obserwuję, pokażcie, jak wy jeździcie. Bo to nie widać, jak coś... Znaczy, jak ja jeżdżę, to nie widać tego. A was będę widział, fajnie. Pokażcie, jak jeździcie. Czekaj, wezmę drona, o. Nagrywam was live'em. O, zobacz. Fajnie. Pa. A, nie wszyscy mogą, niektórzy mają za słabe auta. I się możecie... A jakby wszyscy w jedną stronę jechali? Pa. Fajnie to wygląda, nie? Ej, przypomina mi się ten dodatek z Forza Horizon 3 Hot Wheels, kojarzycie? No. To mniej więcej nawiązanie do tego trochę jest. Spoko, i tutaj można zrobić sobie beczkę. Ty, zobacz, więcej ich jest. Musicie, chłopaki, lepsze samochody wziąć. Ty, ale tutaj się... Rimaki się chyba zatrzymują... Gdzieś w tym miejscu, no nie? Tak zahaczają się o coś czy coś. Nice. Świeca była, no. Coś krzywo te rampki zrobili tutaj. No, ciekawe, o czym będzie pierwszy dodatek do Forza Horizon 5, to prawda. Już ma się niedługo pojawić. Na wiosnę ma być zapowiedziany pierwszy dodatek. A kiedy się pojawi? No myślę, że też na wiosnę, no nie? Będzie, bo wiosna przecież jest długa. I chodzi o ten... O kurde, jak mi się rimak tu trzęsie. Zobaczę, czy mam zawieszenie podwyższone. Ale nie, na maksa jest. Okej. On po prostu jest już niski z założenia. Zobacz. Byliście już tutaj?
Ty, tu można w sumie fajne drifty robić. Nie, bo tu są jakieś kręgle, między tymi kręglami popróbować. Tutaj zrobić jakiś stand, pyk. O kurczę, ty, jak wysoko. Ty właśnie, limakiem uda mi się przeskoczyć stadion? O kurczę, czekaj. Ty, dawaj robimy jakiś mega fajny skok. Bo trzeba jakiś super rozpęd zrobić. To rozpęd chyba trzeba zrobić z zewnątrz stadionu i na tą rampkę. O tak. Ty trafię? Oj, może być ciężko, żeby trafić. Ale może się uda. Nie, czekaj, pod takim kątem? Czekaj. Może tu. E, powinienem trafić, bo tutaj to czarne, od tego czarnego też się można wybić. Patrzcie, jakie hopy. Nice. O, tu do góry można, ty ziomek, jak poleciał. Tu z górki trochę jest, tu się fajnie rozpędzę. Tylko nie wiem, czy trafię. Za 50 kręgli jest osiągnięcie. O, wyskoczyłeś za stadion? O, dobra, to ja też muszę spróbować. Poczekajcie. Tu spróbuję. O kurczę, nie trafię w to. Tam jakąś przerwę przeskoczyłem. Jezu. Dobra, czekaj. Chyba zrobili tak, żeby nie można było wysoko skakać. Trzeba wykombinować, jak to zrobić. Żeby super wysoko można było skoczyć. Teraz to spróbuję. Dobra, i teraz ostro w prawo. Zwalnia bardzo samochód przy tej hopce, bo ona jest taka zbyt, wiesz, zbyt ostra, no nie? A wylądowałem po drugiej stronie tej hopki. Ja w trybuny wpadłem i wyjechać nie mogę, o kurde. Czekaj. To muszę chyba na tej takiej tutaj środkowej rampce i w pewnym momencie skręcić ostro na przykład w lewo i do góry. Dobra, próbujemy. Patrz, patrz. Przeleciałem z stadiona. Zobacz, da się wylecieć. Od drugiej strony jest rampa, na spokojnie da się wyskoczyć. Już tutaj bokiem wyskoczyłem z tej. Ale spróbujmy właśnie z drugiej strony, bo tu jeszcze nie badałem. Te takie zbyt... zbyt gwałtowne rampy. O, czek. O, faktycznie. O kurde, ale tu hopę można zrobić. To jest stworzone dla Rimaka. Zawracamy. Ty, ja chyba wezmę Rimaka z tymi oponami szosowymi, bo tutaj raczej chyba szosa. Chociaż nie. Czekaj. Stąd się aż rozpędzę. Tak, żebyśmy mieli 400 z hakiem na hopce. Tylko trzeba tak to zrobić, żeby nie trafić w domek, bo tam w pewnym momencie jest domek. O, ja tu tak wyskoczę, że do domu Putina wyląduję. Woo! Ale 400 nie było. Patrz, jak poleciał. Jesko, ej, właśnie. Jesko jeszcze bardziej poleci. Ty, a z tej strony? Z tej strony jest w ogóle asfalt. Dawaj, bierzemy Jesko. O kurde. Jesko to poleci. Spróbujmy tego. My się nie będziemy normalnie bawić. My będziemy rozpierd... Wiecie co? Okej, mamy Jesko. Klasa X. Putin mieszka w jaskini? Nie, on w bunkrze jakimś teraz. Ponoć ktoś nagrodę za niego 1 000 000 złotych, jakiś biznesmen rzucił, nie? 1 000 000 złotych można zgarnąć za niego. Nie chcę używać tego brzydkiego słowa, ale wiecie, o co chodzi. W górach się ukrył, w Ural pewnie, bo tam mają góry Ural w Rosji. No, jest nagroda za Putina, jest. Kurde, masakra, co się dzieje? Nie z tym światem. 1 000 000 dolarów, słuchajcie. Biznesmen rosyjski jakiś dał. No bo tam, wiesz, biznes to teraz upada w tej Rosji. Dobra, czekaj. Ale to poleci. Pa, pa, pa. O, trochę mnie... Ja pierniczę, to się mapa nie doczytuje. Ja pierniczę. Szkoda, że tutaj nie zrobili hopki takiej, wiesz. Hopki, że hopki. To stadion to jest chyba taki plac zabaw, na którym będą robili, wiesz, różne rzeczy, no nie? Musimy jeszcze raz z drugiej strony skoczyć. Tutaj mi coś tak dziwnie. Woo! Pa. Dobra, nie udało mi się. Może by taką super szybką beczkę zrobić, czy coś. Dobra, w tą stronę, nie? Dzień się aż zrobił od tych naszych tutaj zabaw, szybko czas leci. W dobrą stronę jadę? Chyba tak. Trzymajcie się. Ale ciśnie. Wow! Dawaj beczkę dokończ! A, zatrzymał się w powietrzu. Oh my god. Nie udało się, nie udało się. Jeszcze raz. Coś tutaj przy tym lądowaniu tak słabo, nie? Jakoś tak w dół zanurkował, coś dziwnie. Tak, wypadałoby go zmiękczyć trochę. Jeszcze raz spróbuję. O, cofniemy. O kurde, co my tutaj tak? 400! Ale zobaczcie, bardzo zwolnił przy tym. Przy uderzeniu.
Ty! Barrel Roll Skills dostałem tutaj. Ale się rozwalił. Dobra, chodźmy tutaj. Cygany już sprzedają części do ruskich czołgów, ale to wszystko jest, wiesz, niepotwierdzone info. Są tam jakieś aukcje na Amazonie, ale nie wiadomo, czy to jest, wiesz, prawdziwe czy nieprawdziwe, nie? Ale ja byłbym za tym, żeby sprzedawali te czołgi, kurde. Śmieszne to jest, nie? O, czekaj, bo tutaj jakiś ziomek stał na środku. Jak was tu tyle jest, to ciężko trafić. Uuu, patrz! Co się stało? Ale fajnie tu jest. A tu? Patrzcie, tu jest jakaś niewidzialna ściana. Zrobili jakąś niewidzialną ścianę. A tutaj, jak wyskoczymy do góry? Jak się tu rozpędzić na tą rampkę? Ty, a do... XD! No tu fajnie. Fajny stadion. Ej, mam poduszkowca. O, ziomek też tutaj wskoczył. Ty, on wskoczył wyżej. Ja tam do niego chyba nie wjadę. No, ej, tutaj byłby dobry tor naskarowy, faktycznie. Aż się wyjechałem poza to. Tu zrobili niewidzialną ścianę, na której można wylądować, słuchajcie. Ale beka. Lucek lewituje, no. Co by tu jeszcze można było zrobić? Czekaj, jakby się rozpędził z jednej strony... O Boże. Jakby się rozpędził z jednej strony na drugą. Patrz, jakie tu hopy można robić, człowieku. O, wylądowałem z powrotem na rampkę. Nie spodziewałem się tego. Czekaj, czekaj. Spróbujmy zrobić tak. O, wiem jak, wiem jak. Patrz na to. Patrz. A, wylądowałem nie tu, gdzie chciałem. Chciałem tam gdzieś ziomeczek wylądować. O kurde. Tu mnie gdzieś odbiło. Musimy tutaj co... Ło ty, ale ziomek... Co to było? Widzieliście, ziomek od dołu mnie uderzył. Jak żeśmy się zgrali, ty. Fajna ta miejscówka, podoba mi się. Lekko cię uderzyłem, no także podskoczyłem całkiem do góry. Tutaj macie taką batmanową rampkę. Możecie zrobić jak Batman, jazda do góry nogami, czy do góry kołami. Bo chyba też było w facetach w czerni, no nie? Nio wziąć? Nio jest chyba za słabe, ono jest takie bardziej do zakrętów, wiesz? A ten samochód mam zrobiony tak na pałę, nie? Żeby był super szybki. Czekaj, jak wskoczyć tam, gdzie ten ziomek? Mi się to podobało, tak by jechać dookoła tej areny, taki tor naskarowy niewidzialny. Ty, tutaj w powietrzu jest też jakaś ten... niewidzialna ściana. Czy ta wybijka działa dalej? Która wybijka? O kurde. Dobra, jeszcze spróbuję... O, wylądowałem. Ale tutaj na tą niższą półkę. A jak daleko da się wyjechać tu? O, tu już się spada, okej. No tu można robić hardkorowe rzeczy tymi samochodami. Dobra, spróbuję z drugiej strony i wyskoczyć... O, też jestem w ścianie. Aha, tutaj jest taka... Okej, dobra. Zawrócimy sobie. Tak, dzisiejsze słowo ludzka, niewidzialna ściana, no. Zbugowany ten tor? Ja wiem, czy zbugowany. Po prostu my szukamy, wiesz, pecha tutaj. Dobra, trzymajcie się teraz, patrzcie na to. O! Samochód strasznie zwalnia przed tą hopką. Tu jest za bardzo do góry, tak mi się wydaje. Szukamy dalej tutaj szczęścia. A ten jeździ tam na... Opanowaliśmy, zobaczcie, stadion. Wylecieć da się na spokojnie. Dobra, czekaj. Tu chyba można wskoczyć tak. Fajny stadion, fajnie, że takie coś zrobili dla nas, nie? Popatrz, lecę do ziomeczka, wyląduję przy nim? Jest! A! Nie wyhamowałem! Jak on to zrobił? Tak, przypomina trochę Hot Wheels, no już o tym mówiliśmy. Ziomek na dachu! Ej, to jest nasz challenge, musimy wskoczyć na dach. Ja tu za szybko chyba, muszę bardziej do góry. Przelatuję za daleko. Koło ziomeczka przeleciałem. Nie mogę chyba jechać za szybko, nie? Pa. Ej, homie, what's up? Za daleko. To jest ta nowość, która została dodana w tej aktualizacji najnowszej, nie? Że mamy dostęp do tego stadionu, że nam się pojawił stadion taki ulepszony, Hot Wheelsowy. O, będzie, hamuj! Yes! Udało się skoczyć! Zobacz, jestem na dachu. Teraz tutaj. O nie. O! Yes! Zobacz! Ale chyba dalej już nie przejadę, coś tak czuję. Z tym się można stuknąć? Fajnie, można po stadionie jeździć. A tu już chyba spadnę, nie? No, tutaj już jest blokada, niestety. Taki tor naskarowy troszeczkę się zrobił.
A ładnie wykonany ten stadion, nie? Nie ma tutaj jakiejś takiej większej lipy. A poza tymi z siedzeniami tutaj od dołu widać, że niezbyt ładnie wyglądają tekstury. Tu jest masa takich, widzicie, niewidzialnych ścian, nie? Przez które nie można przejechać. Pierwszy raz chyba można się tutaj dostać na ten stadion, chociaż wcześniej była taka hopka. O kurde, co mi się tu stało? Wcześniej była tutaj taka hopka, nie wiem czy ona jeszcze jest. Jest, dalej, zobaczcie. Tu jak będziecie sobie jechać. Zawracamy, czekajcie, to będzie. Tak, chyba w tą stronę. Tu się można rozpędzić i tam jest taka hopka, z której można skoczyć na stadion. Nie ze stadionu, tylko na stadion. Nie wiem czy mi się to uda. O kurczę, ale trochę jak pijak pojechałem tutaj. Może nie powinienem asfaltu się trzymać, tylko pojechać na pałę, no nie? Jedziemy. Pa, pa. No i tu bez problemu skoczysz. Ale w sumie wylądowaliśmy tu, gdzie mogliśmy normalnie dojechać. Nowy rekord tu nabiłem, ty. Ekstra. Ty, za pierwszym razem teraz skoczyłem. Ale fajnie. Ja robię tu foto. Zobacz. O, i tutaj to można foteczkę zrobić. Ciekawe jak tu w nosy będzie wyglądać. Jaka fota. O człowieku.